budowie Zdroju w ramach spotkań ze sztuką odbył się międzynarodowy plener malarski Sudeckie Impresje. W hotelu Verdemontana mieszkańcy oraz turyści mieli okazję podziwiać wernisaż poplenerowy. Kudowa Zdrój jest przepięknym miejscem malowniczym, szczególnie w październiku, kiedy cała paleta barw jest na drzewach. Naprawdę mieliśmy w czym wybierać, jeśli chodzi o motywy. Wszyscy artyści byli niesamowicie zadowoleni, że mogliśmy spędzić trochę czasu w plenerze, szukając dogodnych, że tak powiem, natchnień na tą pracę malarską. W tym naszym doświadczeniu, nabytym przez 10-12 lat, w okresie którego zorganizowaliśmy około 120 plenerów malarskich w całej Polsce, tu już mamy opracowaną pewną ścieżkę organizacyjną, z której doświadczeń korzystamy, ale na pewno każdy plener jest oddzielnym przedsięwzięciem kulturalnym, organizacyjnym i trudno, ale właśnie korzystając z tych wieloletnich, że tak powiem, wcześniejszych przedsięwzięć, to myślę, że udało nam się tak w miarę optymalnie i z takimi owocami artystycznymi zakończyć ten plener malarski. Piękno Kudowy Zdroju sprawiło, że wielu artystów przyjechało do tej miejscowości. Przez tydzień mieli okazję podziwiać najbardziej urokliwe miejsca, dzięki którym weny twórczej nie brakowało. Zapis obrazu malarskiego jest zapisem, który jest czytany bez znajomości różnych języków. Nie trzeba tego tłumaczyć, trzeba tylko odpowiednio wczuć się. Wspieranie młodych ludzi jest to promowanie tego dzieła, a za tym idzie i wspieranie tych ludzi. Bo trudno formą nakazu, zlecenia, polecenia jakiegoś przymuszonego pleneru. To musi płynąć z dobra duszy. I to tak odbywa się z wielu. Z Federacją współpracujemy już bardzo wiele, ponad 12 lat. I tam jest ten obraz przekazywany. I on jest odczytywany od młodych ludzi, starszych ludzi i z każdego środowiska. Tak można by było ogólnie to tylko określić. Bo na to nie ma szczegółowej recepty, rozwiązania. To trzeba czuć z serca i z własnej intencji, inicjatywy. To jest najważniejsze, najcenniejsze. Hotel Verdemontana i cały personel i zarząd zawsze przychylnie patrzyło w stronę sztuki i tak też było z tą wystawą i z tymi osobami, które tutaj zaszczyciły nas swoją obecnością. Było to krótkie spotkanie, bo tylko tygodniowe, tylko tydzień czasu goście przebywali u nas w hotelu, ale jak widać po obrazach była to owocna praca. Obrazy są o tematyce tylko i wyłącznie naszej tutaj kudowskiej natury, naszych przepięknych widoków. Po tym spotkaniu nawiązaliśmy już tutaj współpracę i wiem, że będziemy, po cichu tak nawet liczę, nawiązywać dalsze kontakty i ta współpraca będzie się na pewno rozwijać. Powstało wiele artystycznych prac. Kudowa Zdrój jako plener malarski sprawdziła się doskonale. Prace wykonane zostały wieloma technikami malarskimi, akwarelami, pastelami oraz techniką olejną.